staramy się zadbać o tych, którzy są najbardziej doświadczeni, dzielą się tym doświadczeniem, czyli naszych seniorów pyskowickich. Jest wiele elementów, które w przestrzeni miejskiej dzieją się z nimi i dla nich. Oprócz takich podstawowych elementów, jak szkolenie, jeśli chodzi o dostęp do tego świata wirtualnego, dzisiaj bardzo ważny, żeby każdy senior mógł z poziomu domu swojego komputera bądź tabletu obsłużyć nie tylko podstawowe potrzeby, takie jak opłacenie rachunków czy też wizyta w banku, ale również urząd przygotowuje się do tego, żeby urzędnicy mogli ich odwiedzać. Mamy bardzo wiele stowarzyszeń, które w przestrzeni senioralnej bardzo dobrze sobie radzą. Oprócz świetlicy osiedlowej, w której od lat już spotykają się seniorzy z Bumaru Łabędy, z Huty Łabędy, osoby z niepełnosprawnością, ale w tym wieku dojrzałym mamy również Klub Seniora 50+, który z kolei w części południowej bardzo dobrze sobie radzi. Oczywiście nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest ogromnym zasobem nie tylko takiej wiedzy, z którą chętnie dzielą się członkowie tego UTW, ale również takiego nowego doświadczenia, eksplorowania tej przestrzeni, która jest dla nich nowa, dostępna i bardzo chętnie się dzielą swoją wiedzą, ale jednocześnie są bardzo kreatywni. Wiele rzeczy tam się dzieje już po prostu poza nami, a oni funkcjonują doskonale. Oprócz tego cała ta przestrzeń, która zajmuje się takim otaczaniem opieki, czyli nasz dzienny dom seniora, który stworzyliśmy na potrzeby naszych mieszkańców. Rzeczywiście była to inicjatywa wielu radnych. Świetnie się to sprawdza. W tej chwili mamy już taką listę rezerwową osób, które mogłyby z tej opieki skorzystać. Świetna placówka, bardzo dobrze funkcjonuje, więc mam taką nadzieję i głębokie przekonanie, że w Pyskowice dla seniorów są bliskie i są im bardzo życzliwe, jednocześnie cały czas czerpiemy z tego dorobku doświadczenia, którym nasi seniorzy ciągle chętnie z nami się dzielą. W tej chwili to jest mniej więcej około 40% naszego społeczeństwa, czyli te osoby w wieku senioralnym. Niektóre ciągle jeszcze aktywne zawodowo, ale jednak już są w tej grupie, na którą zwracamy uwagę i na którą tak naprawdę staramy się scedować pewne działania miejskie, żeby podnieść ich obecność w społeczeństwie i nieco im ułatwić to funkcjonowanie. Dla nas trzeci sektor to jest w ogóle jedno z podstawowych narzędzi funkcjonowania i budowania tej tkanki miejskiej. Nigdy nie mieliśmy oporów przed tym, żeby zapraszać nowe organizacje do współpracy i pomagać w stworzeniu tych nowych organizacji. W związku z czym wszystkie podmioty trzeciego sektora, NGOsy, mam nadzieję, czują się u nas dobrze, mogą korzystać z naszego zaplecza, mogą nieodpłatnie korzystać ze wszystkich obiektów. Staramy się takie warunki im stworzyć, żeby chcieli u nas zostawać, chcieli u nas pracować i chcieli u nas tworzyć różne rzeczy. No to są zajęcia artystyczne, które oprócz UTW też są realizowane w MOKiS-ie. Mamy w tej chwili jogę, którą uruchomiliśmy niespełna miesiąc temu i już 20 pań w tym wieku senioralnym korzysta z tych zajęć. Od kilku lat działają stałe zajęcia dla seniorów w ramach naszego Miejskiego Ośrodka Kultury. On jest też taką bazą dla organizacji pozarządowych. Wiele z nich ma adresy korespondencyjne, może się tam spotykać, w związku z czym my ich przytulamy bardzo i chcielibyśmy, żeby byli, żeby tworzyli i żeby cały czas w tej ich przestrzeni twórczej miasto na tym korzystało. Nasze hasło promocyjne to Pyskowice dobrze tu mieszkać i oczywiście zależy nam, aby i seniorzy czuli się w mieście dobrze, aby dobrze, wygodnie im się mieszkało, dlatego dokładamy w miarę oczywiście naszych możliwości, wszelkich starań, aby właśnie tak było. W tej chwili na przykład trwa remont Urzędu Miejskiego, który ma wprowadzić pewne udogodnienia w obsłudze. Chcemy skumulować maksymalnie obsługę wszystkich klientów na parterze, tak aby nie było konieczności przemieszczenia się po kondygnacjach. Chodzimy w różnego rodzaju programy, nie tylko lokalne, ale również ogólnopolskie, takie jak Ogólnopolska Karta Seniora czy Śląska Karta Seniora. Jako jedna z pierwszych gmin uruchomiliśmy również taki program Koperta Życia, która polega na tym, że seniorzy opisują swój stan zdrowia, ewentualnie przyjmowane medykamenty i taką kopertę umieszcza się w lodówce. Wtedy ewentualne służby pomocowe wiedzą, gdzie szukać i mają podstawowe, ważne informacje o stanie zdrowia. Także jesteśmy w pełni otwarci na to, aby tego typu inicjatywy podejmować i aby w taki przynajmniej drobny sposób poprawiać ten codzienny komfort.